Pem Gorzów. Wodę sobie tutaj kupimy jeszcze. Żeby... Damianek. Chodź. Tu wodę można kupić. A to sklep fioletowych. Tutaj wszystko za darmo fioletowi mają. Witam. Czy mogę pomóc? Odejdź mi za tej kasy. O, fioletowi to są? To co wy, kurwa, przebraliście się? A, wiesz co, tak wyszło. Nie mów głośno takich rzeczy. Czemu po mnie nie przyjechaliście? Ja wszedłem na wyspę, kurwa, czekam na was, was nie ma. Ja pierdolę. Przyjaciele, to było pisać SMS-a. Wyjebane na mnie mieliście. SMS-kę napisać, co? Coś, coś. Słuchaj, robimy tak. Masz przy sobie coś nielegalnego? To znaczy, nie mam. Nie masz nic nielegalnego. Nie. To git. Słuchaj, tylko nie mogę cię wtajemniczyć w szczegóły, chole. Nie mogę cię wtajemniczyć, bo... A tak bo... mniej więcej o co chodzi? No bo wiesz dlaczego. Dobra, chodź na stronę, to ci patrzę. Czekaj, frytkę ojebie, bo ząb swędzi. O, frytki zjedzą. Oj, dwa dolary. Ja mam swoje prywatne, człowieku. Słuchaj, sprawa jest tego, co że my sobie... Dwie wody bym poprosił. Dobra, chuj. Najwyżej jak nie przyjmę. Proszę sobie wziąć, tutaj leżą. Chodź dalej. Sprawa jest tego typu, że sprzedajemy tutaj koks. Najzwyczajniejszy na świecie, najczystszy koks. Przyjeżdżają i za 2000 mają towar. Ale przyszedł jeden i się rozpluł na psy. I psy urządziły na nas obławę. Tylko że pech chciał, że jest teraz napad na bar. Dlatego psy zaraz tutaj wbiją i najprawdopodobniej zaczną do nas napierdalać od bomby. Tylko i wyłącznie dlatego, że mają podejrzenia, że sprzedajemy narkotyki. Dawaj klamę. A my przy sobie nie mamy nic. O to właśnie w tym chodzi. Kurwa, zostawiliśmy ja wszystko też w domu. Nie mam. Wszystko co mamy przy sobie. No to jedziemy po klamę. Słuchaj, policja po nas przyjeżdża. Policja po nas przyjeżdża i zaczyna najprawdopodobniej napierdalać od bomby, bo jest nawet jednostka SWAT. I wtedy oni nas postrzeliwują i bierzemy od nich takie odszkodowanie. No w sumie kurwa, dobry będziemy patek. Bogaci. No to się lepiej opłaci to niż napad. No to czekamy dokładnie, zaraz tu powinni być. Jak zaraz tutaj wpadną, oni zaczną nas napierdalać od razu. O, jak mordeczko? Zostań tutaj, to zarobisz parę złotych, więcej ci nie powiem. Tylko jak masz klamę, czekaj, to wyrzuć. Futro, masz jakąś klamę czy coś? Cokolwiek nie nielegalnego. Jeszcze nie mam mordeczki. Ty ja tam popatrzę, dobrze, bo proszki do prania widzę, macie gacie obstrałem to ze. No ja mam już dyszkę. Dobra. Kolorowy proszek, a nie ma do białego? Dobra. Słuchaj, mamy do zimnych, do ciepłych, ten, do kolorowych, na ciepłe pranie się na wszystko. Aha, a dobra. Dobra, a jak już ogarniemy sprawę z policją, to wiesz co myślałem, w zasadzie można spróbować zorganizować jakieś walki uliczne. Wtedy myślę, że piąteczkę się zbije. No mam nadzieję. Nie słyszę, nie rozumiem. Za duży gadki jest. Dobra, to już ci mówię. Jest pomysł, żeby zorganizować walki uliczne. Jest walki uliczne? Miejsce ogarnięte, są tam płotki. Tak, są płotki. Zajebię mu w łeb. Czekaj, nie napierdalaj go, nie napierdalaj! Mi auto czeka, kurwa, bo my jeździmy po samochodzie, no pojebany jakiś. Mógłbyś go postraszyć trochę, no i co, najebałeś gościowi. Teraz będzie leżał i policja, zaraz tu policja pije, dobra. Chuj, legenda była taka, że się przewrócił. Się nakręciłem, wariacie, tam kurwa gadasz o jakichś walkach ulicznych, już chciałem się pokazać trochę. Ale no dobra, to walki. To kogo? Walki zrobimy trochę później. Jest miejsce ogarnięte, jest wszystko ogarnięte. Dobra. Ale najpierw załatwimy tę akcję z policją. Dobra, to wchodźcie do środka i czekamy. Martin, opierdalanie wychodzi ci tak samo dobrze jak i mi. Dzięki. A w ogóle łysy, jak ty masz na imię w dowodzie? Chmura. Proszę. Rafonix Corleone. Chmura ma. Rafonix. Ale ksywa Chmura. Dobra. To Szymonko. Mówimy chmura, bo Rafonix tak kurczę. Nie frajersko, no nie. To nie jest frajer. Tak jakoś. Widzimy. Będzie chmura. Ej, zniszczyłem paczkę ryżu, kurwa. 2,25 za tą paczkę. Dobra. Płatki. 2,25. Kurwa. To pani kasjerce. Gotówka, daj. Dobra, chodźmy na stronkę. Sita. Chodźmy na stronkę. Może by, o. I elegancko. Bo mam sprawkę do ciebie, nie? O. Dobra, jest hajsik, bardzo proszę. Dobra, w tym wypadku ja jeszcze teraz napiszę to ogłoszenie. Jak psy nie przyjdą, to już lecimy. O kurwa się odpierdoliło. Aha,
Fajnie. Chłop wjechał. Wjechał się z rurą. Ja pierdolę. Uważajcie. Ja to sobie. Amatorka. Uważaj, żeby następne nie wybuchały. Co to za de... Czekaj, ja to chowamy się. Pierdolę. Chowajcie auto. Chowajcie auto, skurwysyny. Można tu jarać w sklepie? A jaraj, przy takim rozpierdolu to... Mura, rozjebali ci BM. No widzę, nie, kurwa. Tylko nie na sklepie, halo. Co, jak ją odzyskać? Proszę się wychylić troszkę. Ja to zagram, ja na to sklepie zagram. Nie palimy. Miał kiedyś Mura BM. Wyjechał górnik, zajebał mu butlą. Przy otwartych drzwiach palę. Bardzo dobrze, to... bardzo dobrze. O, to jest kultura, to jest kultura. Uchyl drzwiczki sobie jednego cyknę. Kurwa, no nieciekawa sytuacja z tym wybuchem, to może jakiś zamach był. Nie, to nie był zamach, wiesz tak co, daje. Lokalnym ostatnio odpierdala, kompletnie. Jeżdżym jak idioci. Bez kitu. A to mi kulkę szczelili. Zobacz, jak moje auto wygląda, ty. Ja pierdolę. Słuchaj, oje. Znam mechanika, on ci zrobi igła. Chłopie, jeszcze sprzedasz jako nowe. Igła stan? To dawaj go, bo kurwa. Igła stan? No tutaj stoi. A no tu stoi, no tu stoi. On cuda ci zdziała z tym autem. Kurwa. Jak coś martw, mów mi ten. Do mnie JJ. Dobra. 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 Dobra, dobra. Mamy tutaj dwóch nieowłosionych. Siema. 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 Otwórzcie drzwi. Każdy we otwórz. Siema. To skończ tego szluga pali. A powiedz mi Chmura, dzisiaj na ile wbiłeś? Posiedzisz trochę, czy na chwilę? Nie wiem, nie wiem, bo ciężka ho? Sytuacja. Tam jutro... Zastram cię na ryby. Tak? Jutro jest trening o godzinie 10. Tak? Dawaj. Trzeba wstać. Aha. Kuma. Jaki trening? A pierdoli, ten rozjebany chyba. Trening siłowy. Trening, co ty głupi gadasz? Ja nic nie mówię. Chmura. Ty, Kazek, zrać się na klatę, otwieraj to. Mura, mordeczku, jaki trening masz? Gdzie beret? Dobra, to ja się zamyślam się na chwilę. Beret? Nie wiem. Bo info jest, że wbił beret. O, widzisz? No wbił. A gdzie? To czemu się nie odzywa w ogóle, człowieku, kurwa? Co to, kurwa? Ja też się z nim zapoznałem, kurwa, no. Wszyscy... Panowie, chodźcie na stronę. Pan podskoczy, bo... Zjeb się pan wy... No. Panie, powiem panu tak. Bo ja tak... Dobra. Edek. W główce w mieszkam za granicą. Dobra, chłopaki. Jeszcze sekundy, ale jest kurwa... Mam wiadomość, że policja tu niedługo będzie. Co jest, morda? Ty grasz kurwa w TGTA ze mną? Martin. To dawaj do sklepu. Ja się Martin, zamyślam. Halo. Dobra, czekaj, jestem do szpitala. Kaziu, idź za ladę, bo ja muszę iść... Szybko do mnie, jak najszybciej, siema. Kurwa, to ja pójdę. Albo Martin, o. Idziesz strać? Dobra, idę na dwójkę. Mogę ci dupę wylizać? No ci na ryj. Kurwa. Człowieku. Mogę cię podtrzymać? Tak, wszyscy mi wyliście dupę, wytrzymaj nie, tam mnie. Żartowałam, kurwa. Spierdalać, kurwa, spod tego kibla. Sprawdzę, czy będzie, czy jebie. Nie, masz kurwa wyjść. Jak ty bąki walisz, jak tam walisz kloca do kibla i pocałunek Posejdona, woda w dupę, w dupę chlipie. Kremówki były jedzone. To przy okazji mam umytą dupę, to jest kurwa mega. No gorzej jak jest nasikane, a nie spuścisz wody, to... Ja spuszczam najpierw wodę, potem sram. No i tak w bambosze, jak w bambosze w nią. Powiem tak, z której ja poszczę to głupą. Mam pomysł. Ej, halo, wszyscy słyszycie mnie? Jak w bambosze w ciebie wejdę. Ej. Halo. Dobra, no. Już chuj słyszy wszystko. Chciałem pranka i zrobić. Co? Ho, na chwilę, powiesz reszcie. Dawaj, wariacie. No, jak ona pójdzie srać, to wszyscy wychodzimy ze sklepu i ona nie będzie wiedziała, co chodzi. Nie ma nikogo. Czekaj, pan razowy ma pieniążki, czy nie ma pan pieniążki? Ja chciałem kupić. Ja mam. Ty wysrałaś się już? Wolne? Nie byłam, no. To idź. Nie bie kremówkami. O co tu się to tu wypinasz? A to żona ta jesteś? Kurwa, jaki młyn. Ty masz chłopaka? Kurwa, zejdź z tej lady. Ty masz faceta, czy nie? Kobieto, masz faceta? Tak, mam. No to chuj, spierdalam stąd.
Ej, ziomek, walisz konia na mnie. Dobra, uwaga, uwaga, każdy, kto przed chwilą tutaj przyszedł, proszę serdecznie wypierdalać. Opuść, no jak? Ja jestem z kasem. Jest prywatny. Kazek potwierdził. Kas. O, następny beret. Proszę opuścić teren. Beret przyszedł. Proszę wyjść. A to nie można teraz nic kupić? W tym momencie. Halo. Sklep zamykamy. Halo. Proszę tak kurwa. Kulturalnie. Beret! A jak? Siemandero, kurwa. Gdzie mam mordeczko? Co jest? Cześć. Kolejny pan po cukierki. Nie, ja żadnych cukierków nie chcę, dzięki. Jak się żyje, mordeczko? Mam bardzo proszę. Ej, o tych wakacji ci się przypo ci powiem, kurwa. Kurwa, trochę. Opierdalałeś się. Bęben. No tak. Widzę właśnie. Dobra, kurwa. Jeszcze jedna ważna sprawa, póki tu jest tyle osób. Robimy walki uliczne dzisiaj. Informacja będzie. Informacja będzie na anonku napisana. Proszę wyjść, pomogę. Piso 30 tysięcy, bilecik będzie 100. Dobra, dobra. Szczegóły. Jak oni mnie wkurwiają, no nie dadzą się mi popierdalać pracownicy żabki. Normalnie. Wypierdalaj. A ty czego tu szukasz, przyjacielu? Co się czaisz? Wypierdalaj! Powiedziałam. No już może bez takich, proszę bez wyjść takich, w tym ale momencie. Proszę stąd. Ale mówiłam mu, proszę. Ale ja już mu mówiłam 13 razy. No nie rozumiem. Stąd, jak nie jesteście proszeni. Zobacz, dalej nie rozumiem. Wychodzisz raz. Wychodzisz. Poszedł. Wychodź. Jest. Wychodzisz stąd raz. Śpierdalaj. Idziesz, idź. Wychodzisz ze sklepu. Ja teraz. mu mówię chyba 13 razy, żeby wyszedł. Ja nie wiem. Mura ty, bo on się mnie doszczepia chyba. Siwy podskocz. Dobra, wychodźcie. Chmurę dawaj do środka. Zaraz, muszę tu z beretem sobie zapalić. Jak ci idzie opierdalanie się? A nic, czekaj. Zryj, znajdę tak kurwa papierosy. Przy tyłu, ty żeś kurwa zły. Ty ulany, zryja jesteś jaki, w ogóle. Jaki ty masz kurwa w ogóle, jaki ty masz w ogóle kurwa gajer? No muszę to zmienić, bo już kurwi człowieku bizonem tydzień to noszę. Halo, siema biznesmen, co tam? Bo ten kurwa górnik pierdolnął. No w ogóle stary, to moja BM-ka tutaj stoi, nie? Widzisz, ta niebieska spalona. Zobacz, moja tam stoi. Zobacz, to moja tutaj. No ja mam lepszą, kurwa, to co gówno jakieś. No a ja, kurwa? Ja pierdolę. Ej, frajerze, ruchamy cię, kurwo. Frajerze jebany, kurwa. Chodź, cwelu. Ty szmato jebana. Dawaj, ruchamy ci matkę, ruchamy ci starą, twoja stara to kurwa. Daj, wsiadaj, chmurę, ruchamy go. Już uciekł, jebać chmura, go. Szybko. Jebać go. Dobra, jebać. Ale debil, nie? O, shit. Wbiłem na streama, chilluję. To pojebało. Gitara. Bereta rozjebał. Tak, już poleciał. Nie, beret jest tu. No kurwa, ty ja spanowałeś go? Już czekaj, już ci kolego pomogę. Stety albo niestety, dole, stety albo młody. Niestety, z naszego planu jest chuj, niestety. Czemu chuj z planu? Mądry plan, ale... O, no bo wiesz co, powiem ci tak szczerze, między nami wydaje mi się, że... Ej, szybę wybijam. Wydaje mi się, że cię ogląda, że masz kurczę, wiesz, pluskwę, no. Że wszędzie, gdzie się ruszysz, gdzie nie pierniesz, to wszyscy widzą, no. Kto wącha twój smród. Mi się wydaje, że to wszystko przez tą kobietę, że się... Wszyscy się... Przez... No, wszyscy chcą się zapoznać. Pierwa tam, kurwa, już czuć z kilometra. Ty, no to czemu masz się nie zapoznać? Ale wszyscy chcą, ja nie chcę. To widziałem ją. A ty nie chcesz. Ej, co robisz koło tej lady? Weź spierdalaj. Ja już ją znam, ona mi pomogła, wyjebała policjantowi bułę pod szpitalem. Wyjdź. było. Dobra, to robimy w takim wypadku tak. Ja teraz lecę ogarnąć... Nie, nie można. Momencik. Ja teraz lecę ogarnąć te walki. Lecę ogarnąć te walki, pójdzie ogłoszenie. Ja też? I zrobimy kontakt. To możesz też w sumie, bo z tego planu to chuj, no mówię. Dobre żonki, nie lamusy. Także chmura, jak coś, to czekaj na info, będzie dobra. Pisane, dobra? To mi zawijkę robię z beretem. Dobra, lecimy. A wy na grow będziecie? Dobra. Jest ktoś na grow w ogóle? Nie, te walki... Nie, na grow teraz nie będzie nikogo. Idziemy się ubrać jak ludzie, bo wyglądam kurwa dobra. Jak z kościoła. A ja mogę fioletowy chodzić? Pewnie, że może. Dobra. Beret, tylko masz czuwaj, coś? Musisz się ubrać. Tylko musisz się ubrać jak dresik, w sensie nie jak dresik. Dobra, a gdzie fioletowe kupię? To już chuj, beret mi pomoże. Słuchaj, normalnie jak idziesz do sklepu z ubraniami,
to masz, bierzesz sobie, wiesz, bierzesz kolorek sobie wybierasz, jak bierzesz mięsień strzałka w dół i masz kolorki różne, no nie? Także szukaj ja filetowych ciuchów po prostu. Dobra, dobra. No to jak ci pomoże kolega. O, jest na, to ładujemy się. To się ma, no. Ładujemy dodajcie się, tam, to, gdzie jestem w garniturze? Gdzie beret? Tu jest, tu jest. O, jest, po prawej. Daj. Krople masz. Dawaj, ja, dawaj. Garnitur, ja na walki. Ja na walki. Dobra, gdzie idziemy? Do sklepu się przebrać? Do sklepu, ta, przebrać się. Fioletowe ciuchy. Poczekaj, czekaj. Gdzie idziemy? Na fioletowe na ciuchy. Gdzie? Fioletowe ciuchy potrzebuję kupić fioletowy ubiór gangstera z Grove Street. Idziemy do second handu.